Kamera Północnej TV wita z Pępowa z siedziby firmy Automiraz. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, żeby dobrze wymienić opony, wymienić zimówki na letnie. Zwykle wymiana opon zimowych na letnie to też jakby pierwsze spotkanie z serwisem samochodu po zimie. I też warto tutaj zaznaczyć, że przy okazji wymiany opon sprawdzamy jeszcze inne elementy. Tak, można sprawdzić przy okazji stan układu hamulcowego, zawieszenie, jak po zimie wygląda, przewody hamulcowe. Można przy okazji zrobić wymianę oleju, taką wiosenną. Wulkanizatorzy dzielą się również na takich, którzy przy każdej wymianie opon zalecają wymianę wentyli. Zgadza się, można zrobić to, bo to tam jest niedrogi koszt, a jeżeli wentyl się później uszkodzi, to znowuż robocizna przekracza koszt tego wentyla. Jak to wygląda, jeśli chodzi o używanie opon zimowych na lufeldze w okresie zimowym? Wygląda to w ten sposób, że aluminium szybciej w zimie korioduje i później trzeba tę felgę odnawiać, malować i jest koszt. Na zimę bym zalecał, żeby sobie zrobić komplety na opony zimowe, felgi stalowe, a lato, jeżeli ktoś ma upodobanie, to alu i opona letnia. Może być stalowa, ale to zależy od klienta, ale zimą bym zalecał opona zimowa i felga stalowa. Porozmawiajmy o ciśnieniu w oponie prawidłowym, bo samo zużycie na oponie którejś ze stron bieżnika podpowiada, jak źle bądź prawidłowo mamy ciśnienie w kołach. Tak, zgadza się. Jeżeli opona będzie zużyta po zewnętrznej stronie, to znaczy, że ciśnienie jest za mało w oponie. Jeżeli będzie po środku zużyta, to jest ciśnienia za dużo. W plus do tego jeszcze dochodzi sprawa ustawienia geometrii, nie? Bo też może opony zdzierać. Powiedzmy też o tych podstawach w różnicach zimówka, letnia opona. Gdzie jest większy bieżnik, gdzie ta guma jest rzadsza, bo na pewno są różnice. Tak, w oponach zimowych po prostu jest bieżnik głębszy i guma jest bardziej miękka, żeby było lepsza przyczepność do lodu. Gdyż guma musi być miększa, bo jest, temperatura jest bardziej minusowa, ta guma nie twardniała. Co dyskwalifikuje opony z użycia ponownego na następny sezon? Głębokość bieżnika w pierwszej kolejności. Przepisy mówią o niecałych 2 mm. Natomiast tak naprawdę granicą bezpieczeństwa, którą przyjmujemy i zalecamy wymianę opon, jest głębokość bieżnika na poziomie 4 mm. Nowa opona ma w okolicy 8-8,5. Zużycie opony na poziomie 50% lub więcej powoli determinuje po prostu wymianę opon na nowe. Zasada jest prosta. Niezależnie od tego, czy mówimy o oponach letnich, czy oponach zimowych. Zimą wiadomo, zmienne warunki jazdy, często gołoleć i to lokalne. Więc ta opona po prostu musi mieć odpowiednią głębokość bieżnika po to, żeby relatywnie o wiele lepiej trzymała. Pod naszą szerokością geograficzną, generalnie, niezależnie od tego, czy pada śnieg, czy nie pada. W pierwszym, drugim tygodniu listopada moim zdaniem nie ma się nad czym zastanawiać, tylko po prostu trzeba przejechać do serwisu, zmienić opony i spokojnie, później bezpiecznie jeździć. W drugą stronę, czyli po zimie, stare przysłowie mówi, że w marcu jak w garncu, czyli tak naprawdę pierwszy, drugi, trzeci tydzień kwietnia to też jest pora na to, żeby założyć opony letnie. W chwili obecnej mamy w firmie promocję na sezonową wymianę opon. Ceny zaczynają się od 50 zł za wymianę kompletu kół z wyważeniem. Najdroższa wymiana opon, również w ramach promocji, która jest, są to opony typu Run Flat. I wymiana takich opon kosztuje 150 zł razem ze zważeniem. Dzisiaj eksperci z firmy Automiraz odpowiedzieli nam na kilka bardzo trudnych pytań odnośnie wymiany opon i całej technologii ogumienia oraz wulkanizacji. Warto zaznaczyć, że Automiraz z Pępowa to nie tylko wymiana opon. Automiraz współpracuje również z firmami BMW Bavaria Motors oraz Pitstop Renault. Więcej o autoryzowanym serwisie samochodowym Automiraz na www.automiraz.pl, a my również zapraszamy na www.północna.tv, gdzie świeże wiadomości ze świata motoryzacji.